Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. Przed nami pierwsze i zarazem ostatnie row przed... pierwsze oczywiście po Gali Elimination Chamber, a ostatnie przed galą WrestleMania. Do tego dojdziemy za chwilę, a najpierw mam ważny film do pokazania teraz. Jak było tutaj można widzieć, był to klip z nagrania, w którym Rhea Ripley, mistrzyni oczywiście obecna, która wygrała na Gali Elimination Chamber, zaatakowała Mia Yim, czyli zawodniczkę, która wygrała walkę Royal Rumble i miała walczyć z właśnie Ripley na gali WrestleMania, ale właśnie mówię, miała. Dlaczego miała? Niestety to jest tylko klip, tak naprawdę to nie jest całe nagranie, a tak pewnie był dużo dłuższe, tylko tyle było tego nagrania, gdzie właśnie została zaatakowana Mia Yim i niestety z powodu tego ataku tym krzesłem między innymi niestety doznała właśnie złamania kilku żeber i nie zobaczymy niestety Mia Yim na gali WrestleMania, więc będzie zastępstwo. Postanowił właśnie zarząd cały tutaj oczywiście WWE, żeby była kara dla Rhea Ripley. Nie będzie ta kara w zasadzie zabrania jej pasu czy zawieszenia jej, ale będzie miała nie jedną zawodniczkę, nie dwie, a trzy zawodniczki na WrestleManii. Dwie zawodniczki będą z Raw i będzie to właśnie AJ Lee oraz Ronda Rousey. Obydwie zawodniczki nie walczyły jeszcze, nie miały tej klauzuli rewanżu, nie używały. I teraz właśnie są użyte te klauzule rewanżu. I też to jest walka o pas kobiet, nie o pas Raw kobiet, więc, bo oczywiście takich pasów nie ma. Więc też postanowiłem właśnie dodać zawodniczkę jedną ze SmackDown, którą prawdopodobnie dowiemy się, możliwe, że się dowiemy na następnym SmackDown, bo następny SmackDown też będzie jedynym SmackDown między Elimination Chamber a WrestleMania. I do tego właśnie teraz możemy przejść, dlaczego właśnie jest tylko jedno Raw i tylko jedno SmackDown pomiędzy Elimination Chamber i oczywiście WrestleMania. Chciałem, żeby tu było 4 Raw, 4 SmackDown, tak jak normalnie jest między wszystkimi galami, ale no niestety czas, można tak powiedzieć, goni i ten film będzie wrzucony już 1 marca. Ja wrzucam filmy z WWE co 2 dni oczywiście, co oznacza, że naprawdę do 13, bo 13 marca jest premiera WWE 2K23 i też chcę 13 od razu w ten sam dzień wrzucić oczywiście pierwszy film z tej gry, no i wtedy już nie będę robił żadnych filmów z 2K22. Dlatego też no muszę jak najszybciej skończyć praktycznie tą właśnie serię, dlatego postanowiłem, że właśnie to będzie 1 marca, SmackDown będzie 3 marca, no i wtedy mamy właśnie 5, 7, 9 i 11 marca na to, żeby właśnie 4 części będą z WrestleMania, tylko że będzie tam więcej walk, będzie na pewno około, ponad myślę, że 10 walk zobaczymy na całej WrestleMania, więc na pewno będzie to ciekawa WrestleMania, zwłaszcza też przez to, że dużo będzie niewiadomych, bo jednak dużo nie mogę tutaj pokazać przez to, że właśnie nie mam jakby okazji na to, że do wszystkich walk powoli dochodzi właśnie do każdej, jak właśnie czemu ta walka będzie na WrestleMania i tam różne takie właśnie, tylko niektóre właśnie się dowiemy, że czytałem na przykład tutaj, wiemy, że na WrestleMania będzie walka Fatal 4 o pas kobiet, Ronda Rousey, AJ Lee, Rhea Ripley i zawodniczka jedna ze SmackDown oczywiście. Też dowiemy się dzisiaj, kto będzie, z kim będzie walczył Cody Rhodes, bo dzisiaj będzie też decyzja Cody'ego Rhodesa, z kim zawalczy. Do tego dojdziemy w main evencie. Niektóre rzeczy właśnie jeszcze się możliwe, że dowiemy. Na SmackDown może też się dowiemy niektórych rzeczy, ale naprawdę nie mam po prostu czasu niestety. Chciałem, żeby to była fajna budowa przed galą, ale no po prostu właśnie dużo nie mam czasu. A tutaj AJ Lee cały czas atakuje tą Ronda Rousey. Ja właśnie tutaj, ta walka jest zrobiona głównie dlatego, że te zawodniczki jeszcze nie miały jakby rewanżu pas, tak można powiedzieć. Nie było tej walki rewanżowej. Wiadomo, że to nie jest o pas, ale taka po prostu myślę, że ciekawa walka zaraz przed właśnie WrestleMania, gdzie to obydwie zawodniczki będą miały szansę zdobyć ponownie pas kobiet, a zobaczymy, czy którakolwiek z tych dwóch na radę to oczywiście zrobić, bo to proste na pewno nie będzie. A dzisiaj właśnie mamy walkę taką pomiędzy tymi dwoma zawodniczkami, bo nigdy do tego rewanżu nie doszło z gali Fastlane, co też warto na pewno odnotować. I teraz będzie szansa. Czy to będzie dobre? Nie będzie dobre, bo miało być, ale dobra, może jednak wydawało mi się, że to było w dobrym miejscu, żeby... No jednak nie było w dobrym miejscu, żeby tutaj zrobić finisher Ronda Rousey. Szkoda, naprawdę, bo mogło być zakończenie tej walki, a na razie nie zobaczymy. Choć teraz po raz kolejny to właśnie niecznie trochę może szkodzić na rękę AJ Lee, więc może dlatego troszkę to jest może dobry ruch właśnie, bo to może uszkodzić trochę rękę AJ Lee, która niedawno straciła pas na gali, oczywiście Elimination Chamber. Ona też została pierwszą zawodniczką w tej walce, która została wyeliminowana, co warto myślę, że odnotować.
Nie pamiętam już, kto wyeliminował AJ Lee, ale pamiętam, że ona była właśnie pierwszą, która odpadła z tej walki, więc na pewno też chce zapomnieć o tej Gali Nation Chamber i chce też na pewno szybko wrócić do zdobycia pasa. Rhea Ripley. Czyżby znowu zobaczymy Rhea Ripley? Najpierw oczywiście na backstage'u, gdzie zaatakowała Mia Yim. Teraz jednak nie widzimy jej. Czemu ona coś takiego chciała zrobić? Nie mam pojęcia naprawdę. Czemu ona przeszkadza AJ Lee, która tutaj właśnie mogła... I to będzie Black Widow. Black Widow w wykonaniu AJ Lee. Dobrze dla Ronda Rousey, że ona ma dobrą w miarę defensywę, jeśli chodzi o poddania. I dlatego tylko pewnie ta walka się nie skończy, bo gdyby to była inna zawodniczka, pewnie by się już poddała. No, Rhea Ripley sporo miesza tutaj, naprawdę sporo miesza. Ale to jest cała Rhea Ripley. W sumie można było się spodziewać takich naprawdę dziwnych akcji po niej. I przejście po raz kolejny, ale po raz kolejny. Właśnie, po raz kolejny jest ten rope break. Naprawdę to jest... Nie lubię tego najbardziej w tym finisherze Ronda Rousey. Czyli właśnie to, że jest praktycznie zawsze to w złym miejscu, tak można powiedzieć. Zawsze to się kończy tak, że rywalka jest przy linach, co jest naprawdę problematyczne. I teraz właśnie jest kontra. Jak już się udało przejść, może prawdopodobnie byłoby to na środku, to już teraz jest kontra. Shining Wizard za to w wykonaniu AJ Lee. I to może być koniec tej pierwszej walki na dzisiejszym Raw. Czy AJ Lee wygra zaraz przed WrestleMania? Czy zobaczymy zwycięstwo AJ Lee tutaj? Na razie nie. To była chyba signatura, bo właśnie AJ Lee ma Shining Wizard jako signaturę i finisher. I nawet nie zwróciłem uwagi, czy to była próba finishera, czy signatury. To była jedna chyba właśnie signatura. A teraz świetnie wchodzi w Black Widow oczywiście AJ Lee. Wychodzi Ronda Rousey z tego. Przez oczywiście użycie Resiliency. Bo tak to bardzo możliwe, żebyśmy mieli koniec tej walki. Chcę ja teraz kopnięć kolana teraz od Ronda Rousey. I jeszcze uderzenia prosto w głowę. Obydwie zawodniczki na pewno chcą jak najszybciej skończyć tą walkę, bo jednak może się skończyć tak, że obydwie nie będą w 100% gotowe na walkę na WrestleMania. Teraz jeszcze dropkick prosto w plecy, ale można było się spodziewać, że to będzie starcie naprawdę długie i dobre oczywiście, bo to są dwie jedne z najlepszych zawodniczek. Nie udało się znowu zrobić finishera niestety. I co teraz? Nie wiem nawet jak to nazwać. I Black Widow po raz kolejny. I to będzie chyba zakończenie tej walki, tak mi się wydaje. No bo jednak nie da się tyle walczyć z tym. No i właśnie, Ronda Rousey odklepuje. AJ Lee znowu zwycięża oczywiście, raz tylko przegrała w tej walce Nation Chamber, ale jak widać jest w takiej formie, że może już za chwilę na WrestleMania odzyska oczywiście pas, który straciła, a to dopiero się dowiemy na najbliższej oczywiście gali. Pora teraz przejść do drugiej walki na dzisiejszym Raw. I pora teraz na drugą walkę i w tej drugiej walce zobaczymy też jeszcze raz ostatni przed WrestleMania oczywiście w akcji mistrza United States, czyli Sefa Rollinsa, który obronił swój pas na gali Elimination Chamber, gdzie to niespodziankę mu oczywiście sprawił Kevin Owens, ale jednak na pewno Owens nie spodziewał się, że tak ta walka się skończy. Liczył na pewno, że odbierze pas, ale jednak Rollins dał radę poradzić sobie tym razem szybciej z Owensem niż w poprzednim ich starciu oczywiście. Akurat jeśli chodzi o rywala Sefa Rollinsa na gali WrestleMania, jest on już wybrany, ale to jest jedna z walk, która myślę, że może lepiej, jak będzie to forma niespodzianki i będzie to zobaczone na żywo podczas tego, jak właśnie będą walczyć i wtedy to ten zawodnik się właśnie ujawni, który będzie walczył z Rollinsem oczywiście o pas, a jak na razie ma walkę taką po części, można tak powiedzieć, właśnie przygotowawczą przed starciem, które myślę, że na pewno będzie mocnym starciem, zdecydowanie walkę, której jeszcze nie widzieliśmy tutaj i myślę, że to będzie mocne starcie. A jego dzisiejszym rywalem jest Tommaso Ciampa. Nie zobaczyliśmy jeszcze chyba, co pamiętam, dwóch tych zawodników w akcji. Walczyli oni w Triple Threat meczu m.in. o pas United States, ale ze sobą w walce one on one ich jeszcze chyba nie widzieliśmy. A myślę, że to na pewno jest ciekawy pojedynek. To też wyklucza oczywiście Tommaso Ciampę w ewentualnej walce o pas United States na gali WrestleMania. Ale jeśli by dzisiaj wygrał z Rollinsem, czy to nie byłaby podstawa pod to, żeby go dodać do walki i wtedy byłby to ewentualnie triple threat, bo ta walka Rollinsa będzie walką one on one na razie oczywiście, a jeśli by Ciampa wygrał,
Czy to chyba właśnie podstawa do tego, żeby był w tej walce? No zobaczymy, zobaczymy, czy tak się po prostu też wydarzy. Nie spekulujmy za wcześnie, bo Rollins może to oczywiście szybko odprawić Ciampę i nie będziemy w ogóle o tym myśleli, czy Ciampa właśnie, o Ciampie właśnie ewentualnie jako zwycięzcy tej walki. Zobaczymy, choć na pewno nie można ani jednego, ani drugiego skreślać. To będzie świetny, myślę, że pojedynek dwóch świetnych zawodników oczywiście. Mieliśmy już jeden świetny pojedynek w postaci AJ Lee i Ronda Rousey. Zobaczymy, czy tutaj też będzie mieli świetny pojedynek. Tommaso Ciampa, nie wiem, czy się pojawi, szczerze, bo ja sam też nie wiem dokładnie jeszcze tych wszystkich walk, bo spodziewałem się, bo nawet nie ukryłem, że dosłownie jak robimy Elimination Chamber, to mnie tak uderzyło, że przecież nie mam czasu na zrobienie tutaj właśnie wielu tych tygodniówek zaraz przed WrestleManią. Jakoś wydawało mi się tak z miesiąc temu, że spokojnie zdążę, a no nie zdążyłem. Ewidentnie, znaczy oczywiście nie zdążyłem zrobić wszystkiego. No też w sumie gala, nie gala, tylko to mi się wydaje, że WWE nie było aż tak dawno zapowiadane, kiedy dokładnie będzie premiera. Bym na przykład wiedział, nie wiem, pod koniec tego roku, no to myślę, że może jakoś bym to lepiej wyplanował. A też troszkę późno właśnie to było już ogłoszone oficjalnie, kiedy będzie ta data, że 13 marca się to wszystko uda, że właśnie już będzie gotowe do gry. No i dlatego też właśnie tego czasu nie miałem aż tak sporo i właśnie troszkę się przeliczyłem z moimi oczekiwaniami, ile będę miał czasu. Więc dlatego też kilka walk mogą być przede mnie dodane na ostatnią chwilę. Chcę, żeby ta WrestleMania oczywiście, pomimo tego, że jest troszkę przyspieszana, jakby można tak powiedzieć, żeby i tak była, no, pomimo, że to jest nasza pierwsza WrestleMania w Universe Mode, na pewno nie ostatnia, bo mam nadzieję, że oczywiście w następnym 2K też zrobię Universe Mode. Bo też właśnie pierwsza WrestleMania u mnie, jeśli chodzi o Universe Mode, więc chciałbym, żeby pierwsza była bardzo dobra i naprawdę będę starał się zrobić jak najmocniejszą i jak najlepszą kartę i też chcę jak najwięcej świetnych zawodników zobaczyć w akcji, więc myślę, że nie chcę za bardzo znowu robić właśnie tutaj, że będzie to najlepsza WrestleMania w historii, ale mam nadzieję, że uda się zrobić świetną WrestleMania. Planuję zrobić naprawdę praktycznie same potężne starcia, dlatego myślę, że będzie na co czekać. Oczywiście ja też znowu nie chcę, żeby każdy miał oczekiwania, że dosłownie każda walka to będzie pięciogwiazdkowy five star, jakby można tak powiedzieć. Myślę, że według mnie będą to dobre zestawienia same na tej WrestleMania. Będzie też dużo pojedynków, które nie będą o pas, więc nie zobaczymy tylko samych oczywiście walk o pas, bo walk o pas będzie 6, jeśli dobrze pamiętam, bo 6 jest pasów tutaj u mnie w Universe Mode. A oprócz tego jeszcze zobaczymy kilka świetnych pojedynków, które nie będą o pas na pewno. I nie będą to tylko walki one-on-one. Myślę, że wiele będzie naprawdę stypulacji, wiele też odmian walk, można tak powiedzieć. Będzie naprawdę bardzo ciekawy, tak mi się przynajmniej wydaje. Potężne kolano od Ciampy. I to mogą być kłopoty obecnego mistrza. No, a nie są. Rollins szybko z tego wychodzi, choć szczerze troszkę tak pomyślałem, może to będzie fatalna walka przygotowawcza dla Rollinsa, choć i tak naprawdę Ciampa wygląda świetnie, ale nie jestem w pełni zaskoczony tak naprawdę, bo jednak wiedziałem, że Ciampa to jest świetny zawodnik. Pedigree trafia teraz w środek ringu. I teraz jeszcze próba kerb stompu, który jest zamieniony w katera, a dokładnie nawet można powiedzieć, że w RKO oczywiście w wykonaniu Ciampy. Więc nie najlepiej ta walka jak na razie się toczy dla Rollinsa. Teraz okopuje tutaj solidnie Ciampę, ani jeden, ani drugi nie trafia. Teraz jednak będzie chyba neckbreaker. Neckbreaker świetnie trafia w wykonaniu Ciampy. Jeszcze teraz kopnięcie prosto w rękę. I po raz kolejny to kolano. Nie lubię tego kolana, bo to kolano jest praktycznie nie do skontrowania. No właśnie, to jest nie do skontrowania dosłownie. Seth Rollins przypięty będzie, czyżby zobaczymy przypiętego mistrza? Nie zobaczymy. Po pierwszym już one count można powiedzieć, że tylko jeden dał radę sędzia, a tylko raz właśnie dotknąć się oczywiście tutaj ziemi. Nie dał rady po pierwsze przypiąć Rollinsa, ale nie był właśnie tutaj liczony dwa razy już, tak można powiedzieć. I seria kolejnych uderzeń. No nie mam tutaj właśnie zbytnio jak nawet skontrować, nie pokazują mi się tak często te ikony. Kopnięcie prosto w plecy i po raz kolejny kopnięcie prosto w plecy. Ciampa wychodzi na samą górę. I jeszcze knee drop. Też nic nie mogę skontrować. Dosłownie nic nie mogę skontrować. Nie wiem, czy sygnaturę dam radę nawet. No właśnie, dosłownie nie mogę nic zrobić. No w sumie to nie była sygnatura, ale i tak nie mogę nic zrobić. Powerbomb. Nie wiem, czy ja już jestem ten właśnie aż stand. Teraz jak już nie jestem stand, może teraz będę mógł kontrować.
końcu, naprawdę, ale i tak dużo nie zrobiłem. Kontra jednak i teraz też kontruje Ciampa i Big Boot, w końcu coś się udało trafić, a znowu kontruje teraz Ciampa. I znowu będzie Neckbreaker, znowu, nie, jednak nie, to było White Noise takie bardziej. Już widziałem, co ty chciałeś, Ciampa, ale teraz się nadział na tego Big Boota. Już chciał właśnie... Świetny Sling Blade, już chciał zrobić to kolano po raz kolejny, teraz odbicie od Lin. Knee Drop, trafia bardzo ładnie, blisko już sygnatury. I teraz świetny jeszcze dropkick. Jest sygnatura gotowa, czy zobaczyłem Pedigree w tym momencie. Jest chyba Pedigree, choć jeszcze może to skontrować, ale nie kontruje Pedigree. Przy 5, ale Ciampa, jednak nie ma rope breaku. Ale to nie jest też koniec tej walki. Pedigree, tym próbował właśnie kończyć Rollins, bo jednak trzeba pamiętać, że Pedigree to też jest ruch, który spokojnie kończy rywali, więc nie można tego traktować kompletnie jako sygnaturę, że zwykle potem się nie wygrywa. Czy zobaczymy Curb Stomp, czy będzie druga kontra? Curb Stomp trafia tym razem. Pięknie, jest przypięty Ciampa i to może być koniec tej walki. Ale to nie jest koniec walki. Niesamowita, prawda? Ciampa walczy dalej. Ciampa się nie poddaje. Teraz świetny moonsault. Czy... No tak, moonsault to był. Teraz jeszcze co to będzie? Nic chyba, bo chyba skontruje Ciampa. Tak, kontruje teraz. Świetna Hurricane Rana w wykonaniu Ciampy. I jest przypięcie. Ale jest chyba rope break. Nie ma rope breaku, ale Rollins walczy dalej. Mamy... Kolejne starcie. Spodziewałem się, że będzie to świetne starcie i na szczęście mnie nie zawodzi ta walka właśnie. Suplex skontrowany. Świetne kolano. Kontra teraz chyba finishera to była kontra. Dosłownie kliknąłem tak po prostu, żeby skontrować. Nawet nie wiedziałem, że on próbuje zrobić finisher. Curb Stomp trafia po raz drugi dzisiaj. I chyba po raz ostatni, bo to chyba już jest zakończenie tego pojedynku. Mamy dwa... I mamy 3. Seth Rollins, mistrz United States, wygrywa. Ciężkie starcie, już myślałem po tym drugim kolanie, że już to będzie koniec, że już po Rollinsie, ale jednak Seth Rollins po raz kolejny wygrywa i teraz już czeka go jedno finalne, potężne, bym powiedział szczerze, według mnie starcie oczywiście o pas United States, które mogło być spokojnie walką o pas, bo będzie to według mnie starcie dwóch świetnych zawodników, którzy obydwoje by mogli nawet walczyć o pas WWE, ale będą walczyć oczywiście o pas United States. I przed nami teraz main event dzisiejszego Raw. Cody Rhodes będzie oczywiście zmierzał do ringu. Niestety nie mogę tutaj żadnego zrobić proma, więc nie mogę jakby w taki sposób ogłosić, z kim on będzie walczył, ale po prostu ja to powiem, ja to ogłoszę, można tak powiedzieć, za Cody'ego Rhodesa. Cody Rhodes, myślę, że wiele osób się tego spodziewało. Cody Rhodes wybiera Romana Reignsa i to z nim zmierzy się na gali WrestleMania. Oczywiście w samym main eventie w WrestleMania. Myślę, że było to w miarę przewidywalne od początku, że to właśnie z nim będzie walczył, bo jednak czy Rey Mysterio, czy Bryan Danielson, no prędzej już myślę, że Bryan Danielson byłby ciekawym starciem dla Cody'ego, ale myślę, że to Roman właśnie jest tą osobą, którą by najbardziej chciał pokonać. Jeśli dobrze pamiętam też, tak, dobrze chyba pamiętam, moje Royal Rumble, które było u mnie, było wcześniej niż WWE, więc można tak powiedzieć, że to... Ja byłem pierwszy, można to powiedzieć, że wpadłem na tą walkę Cody'ego Rhodesa i Romana Reignsa. Wiadomo, że w rzeczywistości też będzie mieli taką samą walkę, ale ja miałem wcześniej Royal Rumble, więc można tak powiedzieć, że ja wcześniej na to wpadłem. Jeśli chodzi o rywali, oczywiście, jeśli chodzi o rywala, tutaj dokładnie, Cody'ego Rhodesa, będzie to Jey Uso. Postanowił Roman Reigns wysłać jednego ze swoich, oczywiście, nie wiem jak nazwać ich dokładnie, jednego ze swoich kuzynów, tak najlepiej określę. I oczywiście tutaj wziął Jeya Uso. Będę Jey Uso, to jest ten zawodnik, który bardziej jest doświadczony w walkach one-on-one. Przez jakiś czas go widzieliśmy właśnie walczącego w walkach one-on-one. Między innymi też z Romanem Reignsem na przykład, więc no wie Roman dobrze sam się przekonał, że Jey jest świetnym zawodnikiem, więc po prostu chce, żeby oczywiście miał jak najcięższą przeprawę Cody Rhodes zaraz przed ich walką w main eventie, oczywiście w WrestleMania. Zobaczymy, czy Jey Uso, no jeśli Jey Uso wygra, to troszkę... Na pewno nie tak sobie planował Cody Rhodes tą właśnie ostatni przystanek, można tak powiedzieć, przed galą w WrestleMania. No ale jednak wszystko jest możliwe. Wiadomo, że Jey nie będzie tutaj oczywiście dodany do tej walki, jeśli by wygrał. No, ale na pewno Cody Rhodes nie tak by chciał zakończyć tą właśnie całą drogę przed WrestleManią.
A zobaczymy, bo już wszystko jest naprawdę możliwe. Zwłaszcza, że Jey Uso, tak jak już mówiłem, jest świetnym zawodnikiem. Jeśli chodzi o braci Uso, mogę dać jeden spoiler, że oni będą bronić swoich pasów tag teamu nie tylko z jednym tag teamem. Tylko tyle powiem. Nie będzie to walka normalna dwóch tag teamów, tylko znacznie więcej tag teamów, więc powiem tylko tyle. Taki tam spoiler odnośnie tej oczywiście walki, więc myślę, że też na pewno będzie to walka, na którą będzie warto czekać, pomimo, że to może nie każdego interesować walki tag teamowe, to jednak myślę, że ta walka będzie naprawdę bardzo dobrą walką. No a już oczywiście nie ma co mówić o walce main eventowej, czyli oczywiście Cody Rhodes kontra Roman Reigns, to dopiero będzie, mam nadzieję, że pojedynek warty zapamiętania na lata. Ciężko będzie przebić na przykład właśnie w te walki na gali Armageddon, ale jednak też wreszcie myślę, że każdy się postara, żeby zawalczyć jak najlepiej i żeby dać jak najlepsze show, jak największy pojedynek w samym main evencie. Kontra Jeya i teraz jest na linach Cody Rhodes. Teraz się skupiałem, nie zdziwiłbym się, gdyby Jey Uso na przykład próbował kontuzjować Cody'ego Rhodesa poważnie zaraz przed tą walką. Myślę, że to mogła być taktyka, którą bym się nie zdziwił, jeśli by oczywiście robił. Wrzucam teraz jest na linę Cody Rhodes. Co planuje Jey? Będzie próba sygnatury. I tak, trafia. Nie miałem tutaj praktycznie miejsca w ogóle na skontrowanie. Ale Cody Rhodes oczywiście wychodzi z tego. Troszkę się zrobiło nerwowo, ale Cody Rhodes dalej walczy oczywiście. Tak, bo się myślę, że nie spodziewał Jey Uso, że Cody Rhodes już tak szybko wstanie. Teraz seria uderzeń prosto w głowę Jeya Uso. I jeszcze teraz próba clothesline'u, która się nie udała. I neckbreaker świetnie wykonany przez Cody'ego, przez Jeya oczywiście. I jeszcze teraz uderzenie, ale nie leży już na ziemi Cody Rhodes, więc nie będzie próby oczywiście próby summon dropu. Nie summon dropu, a summon splash, że Uso splash dokładnie w sumie. Kontra Cody'ego, który jest bliski bardzo, signatury kontra teraz tego superkiku. Kontra signatury, Inziguri, świetna teraz kombinacja wykonania tych dwóch zawodników. Teraz kopnięcie od Cody'ego Rhodesa, a teraz w końcu jest skontrowany przez Jeya Uso. I płaskanie to uderzenie, które jest dość przewidywalne, naprawdę jest dość długie i przewidywalne. Clothesline skontrowany, kontra po raz kolejny i teraz przejście do Crossroadsa. Piękna kombinacja teraz i ostatecznie kończy się to Crossroadsem. Czy to będzie zwycięstwo dla Cody'ego Rhodesa? Nie jest to zwycięstwo. Jey Uso walczy dalej. Mistrz tak team oczywiście się tak łatwo nie podda. Za dużo razy oni dawali też świetne pojedynki i też wiele tutaj obrażeń doznawali. I Jey, i Jimmy, i oczywiście są mistrzami też przez długi czas, więc pokazywali nieraz, że zasługują na to miano. Teraz próba takiego moonsaultu w wykonaniu Cody'ego, która była dość nieudana. Ma sygnaturę też Spinebuster, a ma sygnaturę też Jey Uso, choć on nie będzie próbował tej signatury robić, będzie teraz próba Uso Splashu. I Uso Splash trafia, nie spodziewałem się szczerze, że nie będę miał opcji na kontrę właśnie. Ale Cody Rhodes z tego wychodzi. Choć ma signaturę, ale nie będzie signatury, nie zobaczymy w tym momencie signatury w wykonaniu Jeya, za to zobaczymy signaturę w wykonaniu Cody'ego Rhodesa. I oczywiście jak mamy sygnaturę, to mamy też finisher. Czy drugi Crossroads da radę i czy drugi Crossroads zapewni zwycięstwo Cody'emu Rhodesowi zaraz przed jego możliwie że największą walką w karierze. Crossroads trafia, prawy środek ringu, mamy przypięcie. Czy Cody Rhodes wygrywa z Jeyem Uso? I mamy zwycięstwo. Cody Rhodes tuż przed WrestleManią zgarnia zwycięstwo nad kuzynem oczywiście Romana Reignsa, czyli nad Jeyem Uso. Cody Rhodes już ma tuż przed sobą, tak jak mówiłem, właśnie największą prawdopodobnie walkę w swojej karierze właśnie z tym oto zawodnikiem. Roman Reigns wchodzi do ringu. Jeszcze tutaj co robi, czy Jimmy Uso chciał zaatakować, znaczy Romana Reignsa? To mi się wydawało, nie, Jimmy Uso chce zaatakować Romana, nie wiem co się dzieje Jimmy.
Coś Jimmy'emu się dzieje, nie wiem co mu się dzieje. Znowu tu wrócił. Co on robi? Co ten Jimmy Uso robi? No, ale mniejsza z tym. Niestety tutaj można było się spodziewać, że coś kombinuje Bloodline. I właśnie wykombinowali atak na Cody Rhodesie. Roman Reigns atakuje swojego rywala w main eventu. Zaraz przed właśnie WrestleMania. Można było się spodziewać, że coś właśnie Bloodline wykombinuje. I w taki oto sposób zakończyliśmy ostatnie Raw w tej oczywiście serii Universe Mode. Przed nami w następnym odcinku SmackDown i oczywiście potem już gala WrestleMania. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia już oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!